czy uważa Pani, że to wyznanie Angeliny Jolie może mieć jakikolwiek wpływ na kobiety, żeby się badały, żeby zapobiegały rakowi piersi? Może tak, może nie. To jest indywidualna decyzja każdej kobiety. Przecież mamy akcję w Polsce prowadzoną i okazuje się, że zaledwie 10, czy 15, czy 20% kobiet bada się. Wie Pani, już w tej chwili słowo rak i choroba to nie jest wyrok. Myślę, że bardzo dobrze, jeżeli miała taką potrzebę, że to powiedziała i mało tego zrobiła, prawda? Może to pomoże, a może i nie pomoże. W naszych warunkach, konkretnych naszych warunkach, ona może sobie na to pozwolić. Natomiast no, niewiele kobiet mogłoby sobie pozwolić na taką operację. Nie zdecydowałoby się. Proszę Pani, sama informacja, że jest się chorym na raka, tak z marszu, to jest straszne przeżycie. To jest szok. To nie tylko, że piersi, ale każda choroba poważna jest szokiem dla człowieka, no i dla organizmu później już w konsekwencji. Ja miałam to szczęście, że lekarz wszystko wyjaśnił. Miałam tą możliwość, ten komfort prowadzenia rozmowy, bo my podejmujemy decyzję. My. Nie lekarz, tylko my. Czy Pani by się zdecydowała, tak gdyby miała taką świadomość, że właśnie jest zagrożona chorobą na taki krok, jeżeli miała Pani takie środki jak Angelina Jolie? Nie, proszę Pani, nie zdecydowałabym się. Bo wiem, jak to jest jeszcze trudne później. Raz, że głęboka narkoza, a poza tym ból. Młode osoby przy jakimś takim niedużym biuszcie, to nie ma problemu. I na pewno to robią i to naprawdę bardzo fajnie się udaje. Mamy naprawdę bardzo dobrych fachowców. Bardzo dobrych. No tu moim zdaniem to chyba jeden z najlepszych szpitali. A czy są jakieś problemy, z którymi właśnie kobiety, które chorują na raka piersi, zmagają się tutaj w naszym polskim systemie? Proszę Pani, no rehabilitacja jest bardzo ważna po operacji, prawda? No trochę zmiana przyzwyczajeń żywieniowych. Tu są pewne ograniczenia. My mamy tu rehabilitację, od razu z urzędu mamy. Tu to Stowarzyszenie Amazonek ma dodatkowe zajęcia, gimnastyki, normalną rehabilitację. Mamy jeszcze psychologów, to jest bardzo ważne. Natomiast kobiety, które mieszkają w małych miasteczkach, obawiam się, że tego nie mają. I Narodowy Fundusz po prostu chyba nie będzie stać, skoro nie ma na leki, to obawiam się, że na rehabilitację też. Mamy przecież nagrania. Dajemy paniom, które przyjeżdżają z całej Polski, bo mam takie kontakty. Naprawdę są wspierane, ale jeżeli chcą.